Za nami Baja Karpatia. Wszyscy mówią bardzo trudne warunki na trasie. Jak ty to oceniasz? No bardzo ciężkie, tym bardziej, że ja jechałem ośko, czyli to kładem z napędem na tył. W niektórych miejscach naprawdę było ciężko się przedostać na drugą stronę trasy. No raz mnie nawet tak zastało, że z 5 minut straciłem, żeby wyciągnąć tego kłada z błota. Ale generalnie bardzo fajnie, szybko, bardzo teren zróżnicowany, bardzo udane zawody. Dziękuję i gratulujemy mety. Dziękujemy. Ten dystans w jakiś sposób zwiększać, a Piotr będzie gonił oczywiście. Gratulujemy bardzo serdecznie. Wszystkie ptaszki proszę uwolnić, niech odlatują. A ja chciałem tylko przypomnieć, nie wiem czy pamiętacie, rok temu Agata odgrażała się Albinowi. Albin się przestraszył, nie przyjechał. I dopiero z tego wygrała. Było, było! Tak, dokładnie, to jest walkover w takim razie. Walkoverem wygrała. Ona zakaże to patrzeć.